to studium kapłan, arcykapłan i jego świątynia jest wprowadzeniem do czytania ósmego rozdziału Księgi proroka Daniela. Nie będziemy tutaj czytali ani studiowali żadnego z tych tekstów danielowych dzisiaj. Ale zajmiemy się czymś, co pomoże nam lepiej zrozumieć wizję, jaką Daniel otrzymał po tej wizji z siódmego rozdziału. Zapewne zauważyliście, że Bóg nauczył niektórych ludzi nawet takiej mowy symbolicznej, jaką on stosuje w apokaliptycznych tekstach. Kto z was oglądał film Król Lew? A polskie zoo? Ten kabaret, który był. Czy te programy dotyczyły zwierząt? Bóg na 20 parę wieków wcześniej, ukazując zwierzęta, nie mówił o zwierzętach. Mówił o ludziach, które były reprezentowane przez te zwierzęta. Z tym, że o ile tam Król Lew to sobie reżyser jakoś z tym poradził, w polskim zoo to były montaże na bieżąco, bardzo czytelne w polskim społeczeństwie i rozumieliśmy to dokładnie. Inaczej z tekstami starymi. Po raz kolejny przypominam, że aby rozumieć tamte teksty, tamte przesłania, najlepiej by było być Izraelitą i żyć w tamtym czasie. A to jest niemożliwe. Wobec tego niejednokrotnie musimy, zanim coś zaczniemy czytać, przybliżyć sobie epokę, przybliżyć język, przybliżyć mentalność tamtych ludzi. Kim był Daniel? Wiemy, że był księciem na dworze królów judzkich. Jako książę miał obowiązek dokładnej znajomości przymierza Bożego z narodem i narodu, przymierza narodu z Bogiem. Musiał znać dokładnie sprawy świątynne. W ósmym rozdziale jest to wizja, która bardzo wyraźnie osadzona jest na świątyni. I dlatego wydawało mi się to słuszne, aby na temat świątyni porozmawiać sobie dzisiaj, zanim będziemy mieli miesiąc czasu na oczytanie się z ósmym, dziewiątym i dalszymi rozdziałami Księgi proroka Daniela. Arcykapłan i jego świątynia. Biblijne zrozumienie świątyni. Na temat świątyni, podobnie jak na temat sądu, istnieje mnóstwo pojęć, mnóstwo sugestii, rozwiązań, kierunków, w którą stronę to ma iść. Co na temat świątyni ma do powiedzenia nam Pismo Święte? Bardzo dużo. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Rozpoczniemy od Starego Testamentu, bo tam się wszystko też rozpoczyna. Później przejdziemy do Nowego Testamentu i zastanowimy się, czy Nowy Testament również wyjaśnia, uczy czegoś o funkcji świątyni już w Nowym Testamencie. A może świątynia w Nowym Testamencie już nie jest potrzebna? Taki bardzo ciepły, serdeczny tekst, który Bóg przekazał przez Izajasza, proroka. Tak mówi o najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię Jego. Ja, który mieszkam na wysokości,
na miejscu świętym. Mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych. Znamy Boga jako taką istotę? Z jednej strony potężny, święty, niedościgniony, transcendentny, nie ogarniemy go naszym umysłem, a zarazem gotowy zbliżyć się do człowieka najbardziej uniżonego, który ma pojęcie dziękuję. Już mam dwa, ale to mi wystarczy na całe. Dziękuję Zbyszku, to było bardzo przyjemne. Bóg, gdy stworzył człowieka, to sprawozdanie Księgi Rodzaju mówi nam, że spotykał się z Adamem i z Ewą, jak to poetycko zostało wyrażone, w tym powiewie poranka. Tam się spotykali, rozmawiali. To musiały być wspaniałe chwile. Tym bardziej, że pierwszy pełen dzień życia pary ludzkiej to był sabat. To był dzień poświęcony na spotkanie z Bogiem. Wyobrażam sobie, że tak jak Bóg nam zalecił, abyśmy ten dzień dzisiaj wypełniali, tak ta pierwsza para ludzka to cieszyła się towarzystwem swojego Stworzyciela, nie Zbawiciela. Wtedy Zbawiciela jeszcze nie potrzebowali, wtedy jeszcze zjawisko grzechu się nie pojawiło. Ten Najwyższy przychodzi do swojego stworzenia, do gliny, do prochu i rozmawia z nią. W Piśmie Świętym, przepraszam znowu za te kolory, za te hebrajskie napisy, ale chcę zobrazować tylko, że świątynia jest wyrażona na wiele sposobów. Gdy mowa jest o świątyni, bardzo często nazwana jest pałacem, albo zwykłym domem, albo domostwem, gdzie jest dużo ludzi i wszyscy mają wspólnotę jakąś. Świątynia jest zawsze tam, gdzie jest Bóg. To jest miejsce święte. Pamiętamy, jak to było z Mojżeszem. To była pustynia midianicka. To były krzewy, z którymi był obeznany. A jeden z nich, gdy zaczął się palić, to nie był pierwszy, który palił się na oczach Mojżesza. Tych, które wydają olejki eteryczne, było wiele. Mojżesza zastanowiło to, że ten krzew zapalił się i nie ubywało go. Nie spalał się. Wszystkie płonęły i za chwilę było trochę popiołu. Ten nie. I wtedy usłyszał te słowa: miejsce, na którym stoisz, to jest ziemia święta, to jest spotkanie z Bogiem. I to zawsze wyrażane było takim uświęconym miejscem przez kogoś, albo ktoś uświęcony przez obecność Boga, albo coś uświęcone. Również świątynia to oznaczało zwykły namiot, nakrycie. Skąd to się wzięło? Pierwsza świątynia była zbudowana jako namiot. Nie taki zwykły beduiński, które dzisiaj jeszcze tam spotkamy, ale to był szczególny namiot, a jednak wykonany po prostu nie z jakiegoś wspaniałego czegoś wyszukanego, nie, z materiału, który był dostępny. Kozie, sierści, wełna, skóry, z tego wszystkiego, co ludzie mieli, Bóg postanowił, że zbudują mu to mieszkanie, gdzie będzie się z nimi spotkał. Również miejsce zamieszkania, rezydencja jest określana jako świątynia, albo inaczej mówiąc, świątynia jest zobrazowana jako pełniąca takie funkcje. W języku greckim jest podobnie. Wiele określeń na pojęcie świątyni. A więc mieszkanie i świątynia to najliczniej występuje. Dom, mieszkanie,
Święte, świątynia, w Apokalipsie mamy również jako namiot nakrycie. To samo, co w Starym Testamencie. Zresztą, gdy w III wieku przed naszą erą tekst Starego Testamentu został przez Ptolomeuszy pod kuratelą Ptolomeuszy, a więc Greków, którzy panowali wtedy w Egipcie, uczeni hebrajscy zdecydowali się przełożyć ten tekst hebrajski na język grecki i te sformułowania zastąpiły hebrajskie wyrażenia, które przed chwilą widzieliśmy. W świątyni było jedno szczególne miejsce, nazywało się miejscem najświętszym. I bardzo często w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o świątyni na podstawie tych rzeczowników, które wcześniej widzieliśmy, niekoniecznie jest mowa o miejscu najświętszym, tylko całościowo jako o miejscu przebywania Boga. Gdy mowa jest o miejscu najświętszym, zawsze występuje określenie w języku hebrajskim Kodesh HaKodashim, święte świętych, inaczej najświętsze, a w języku greckim Hagia Hagion. Oznacza dokładnie to samo. Święte świętych, najświętsze. Rzecz interesująca, że w liście do Hebrajczyków, gdzie jest bardzo dużo napisane na temat świątyni, tylko raz występuje Hagia Hagion. Tylko raz. Wszystkie inne przypadki w języku do Hebrajczyków określają świątynię jako całość, nie wdając się w ogóle w poszczególne części. Tylko w 9 rozdziale, gdzie Paweł mówi, jak odbywała się służba w miejscu najświętszym, ten zwrot Hagia Hagion pojawia się. To jest bardzo praktyczne ze względu na studiowanie świątyni w Nowym Testamencie, bo niejednokrotnie zastanawia się wielu ludzi czytających Pismo Święte, gdy Chrystus w niebo wstąpił i wszedł do świątyni, to do którego miejsca wszedł? Nigdzie nie znajdziemy tekstu, do którego miejsca wszedł. Dlatego, że nigdzie nie występuje to miejsce oddzielnie, to miejsce najświętsze, którym my zazwyczaj najbardziej jesteśmy zainteresowani. Tylko jeden raz występuje w 9 rozdziale. Popatrzmy na świątynię czy świątynię w liczbie mnogiej, bo ich było więcej, aczkolwiek zasada była taka, że równocześnie mogła istnieć tylko jedna funkcjonująca świątynia. Nie mogło ich być więcej jak jedna. A więc namiot na pustyni to jest ta pierwsza świątynia. Następnie świątynia Salomona, świątynia Zorobabela, którą później upiększył Herod. I to była ta świątynia nazwana drugą świątynią, bo jako pierwsza, jako budynek stały to była świątynia Salomona, druga to była świątynia Zorobabela, i ona funkcjonowała w czasach, gdy Pan Jezus był również na tej ziemi. W Starym Testamencie Bóg jest określony jako świątynia i znowu miejsce swojego pobytu określa jako świątynię. W Księdze Ezechiela w 8 rozdziale, bo tu mamy rozdział 11, w 8 rozdziale ukazane jest, do jakiego splugawienia doprowadzili Żydzi i kapłani świątynię Salomona. Później prorok ma widzenia, że Bóg oddala się, wychodzi z tej świątyni, idzie w kierunku wschodu. Wejście do świątyni było od strony wschodu, a więc on do tego wejścia się kieruje. I opuszcza świątynię.
Świątynia nadal funkcjonuje po swojemu, ale Boga tam już nie ma. I Bóg w 11 rozdziale tej księgi proroka Ezechiela mówi o uchodźcach, czy uprowadzonych do niewoli. I mówi, byłem przez małą chwilę świątynią z nimi tam na uchodźstwie. Budynek stał w Jerozolimie, ale świątynia była gdzie indziej. Tam, gdzie był wierny Boży lud. A więc tam, gdzie jest Bóg i gdzie są Jego wierni, to jest pojęcie również starotestamentowe świątyni. Świątynia w niebie, którą w wizji ogląda Izajasz, 6 rozdział, gdy jest powołany do pełnienia funkcji proroka. Kościół Boży na ziemi w 3 rozdziale, w 6 rozdziale ciało wierzącego. To też jest świątynia. Dlaczego? Bo przecież Bóg pragnie mieszkać w swoim ludzie i w swoim kościele. I teraz jest taki dylemat. Czy jeżeli każdy wierzący, jego ciało jest świątynią, to mamy tutaj około 30 świątyń? Czy mamy jedną świątynię? Bo zbór, zgromadzenie tych, którzy otworzyli swoje serca, umysły i ciała oddali Bogu, to świątynia. Ale zgromadzenie to jest świątynia też. Specjalnie to akcentuję, dlatego że niektórzy, którzy mają ścisły umysł, a ja do tych ludzi należę, to chcieliby sobie tak wszystko poukładać, poszufladkować, policzyć i powiedzieć, to jest tu, to jest tu, to jest tu, to jest tamto. Gdy masz taki umysł, a jeszcze jesteś cholerykiem, to tak funkcjonujesz. Z jednej strony takie uporządkowanie jest bardzo korzystne, a z drugiej strony strasznie męczące i dla ciebie nieraz, i dla tych, którzy cię otaczają. Popatrzmy dalej. Jezus Chrystus, gdy jest na ziemi, sam siebie nazywa świątynią. Pamiętacie, gdy powiedział, zniszczcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. O czym mówił? O swojej śmierci. Później, gdy fałszywi świadkowie przyszli, to w ogóle okazuje się, że nie zrozumieli albo przekręcili to, o czym mówił Pan Jezus. Bo powiedzieli, że On powiedział, że zniszczy świątynię, a za 3 dni ją odbuduje. A Chrystus takich słów wcale nie powiedział. Jak niebezpieczne jest wiedzieć, że dzwonią, jeśli nie wiesz, w którym kościele. Warto jest wiedzieć do końca to, o czym chcemy dalej studiować, czy przekazywać innym, czy się wypowiadać. I wreszcie świątynia w niebie. Tak jak u Izajasza. Izajasz widzi. Tak Jan na wyspie Patmos widzi. I nie widzi nieba jako świątynię, tylko widzi świątynię w niebie. A to jest różnica pewna, prawda? A później Jan na końcu Apokalipsy pisze, już kościoła świątyni nie widziałem. Ale zaraz dodaje, bo Bóg i baranek jest świątynią. A więc wraca wszystko do pierwotnego stanu. Gdy my czytamy w Biblii o tym namiocie, o tej świątyni, to ciągle mamy do czynienia i najczęściej do czynienia ze świątynią, w której realizowany jest w sposób symboliczny plan zbawienia człowieka, który Bóg realizuje w rzeczywistości w swoim czasie. Świątynia jest tylko lekcją poglądową. Popatrzmy, jak Bóg, który gdy przychodzi do człowieka, tworzy tę świętość i jest tą świętością, jak rozmawiał i spotykał się z ludźmi już od samego początku po upadku w grzech. Poszukuje Adama. A więc chce przebudzić u niego, w taki stan alertu go wprowadzić.
takiego lekkiego niepokoju. Co z tobą jest? Dlaczego się kryjesz? Tak nie było. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co się stało? Czy masz świadomość swojego obecnego stanu? Gdy rozmawia z Kainem, to prowadzi go do podjęcia decyzji. Mówi, tak jesteś grzesznikiem, ja cię zabezpieczam, ja cię będę chronił, nikt cię nie zabije. Ale pamiętaj, grzech jest u drzwi, ty masz nad nim panować. Ty musisz podjąć decyzję, czy pójdziesz w tę stronę, czy powiesz nie. I to są lekcje, które później obserwujemy w świątyni, gdy już była zbudowana. Izaak i Abraham. Lekcja tego, na jakiej zasadzie jesteśmy zbawieni. Nie baranki, nie kozły, nie twój syn nawet Izaak, twój umiłowany, to ten, którego symbolizuje uwikłany w cierniach baranek. Tego mi złożysz. Świątynia, gdy ją zbudowano, była lekcją poglądową. I ten proces sprawowania służby doroczny był wielofazowy, ale nader skuteczny i zawsze zamknięty w jedną całość. Bogu chodziło, mówiąc obrazowo, o to, aby wyrwać człowieka z ognia grzechu, a następnie wyrwać ogień z tego człowieka i zabezpieczyć go i uratować. To tak samo jak po niewoli babilońskiej. Prorocy tacy jak Zachariasz, szczególnie on, zwraca uwagę na to, że o wiele łatwiej było Bogu przekonać Cyrusa, aby wydał stosowne dekrety i wyprowadzić naród z niewoli babilońskiej. Jak później, gdy już byli w ziemi judzkiej, wyprowadzić Babilon z tego ludu, z tych Judejczyków. I tak jest do dzisiaj. Chyba nie mamy wątpliwości, bo żyjemy i jesteśmy jakąś stroną w tym wielkim boju. I wiemy, jak Bóg nas prowadzi, błogosławi i wiemy, jakie kłopoty i rozterki przeżywamy. Świątynia i to, co tam się działo, dawała stuprocentową gwarancję wiecznego rozwiązania problemu, który nękał nie tylko naszą ziemię, ale cały wszechświat. Gdy zacząłem czytać Pismo Święte, a zacząłem czytać, albo może wtedy, gdy zacząłem czytać, to zawsze coś się dzieje, że jak człowiek nie jest zainteresowany, to nie jest zainteresowany. A jak jesteś czym zainteresowany, to zaraz masz jeszcze tego, co ci podpowiada, a ten mówi, to nie tak, a to jest tak. Ja na rozdrożu trzech różnych ideologii chrześcijańskich poznawałem Biblię. I wtedy ktoś, ja byłem młodym człowiekiem, dla mnie to już był naprawdę sędziwy staruszek, już miał po 50, po 60 dochodził. I powiedział mi tak, słuchaj, jeżeli chcesz stanąć mocno na nogach wiary i na gruncie biblijnym, zadbaj o to, aby dobrze poznać zagadnienie świątyni, tak jak przedstawia je Biblia. Gdy poznasz to zagadnienie, będziesz wolny od tych wszystkich rozterk, od tych wszystkich powiewów, które cię prowadzić chcą w lewo i w prawo i w górę i w dół. I powiem wam, że w przypadku moim to się sprawdziło. Przez ile różnych zawirowań musiałem przejść albo o nie się otrzeć. Cholerykowi jest łatwo decydować, ale trudno się wycofać. Ale mnie Bóg dał tę łaskę, że w tych zagadnieniach biblijnych, wiary, Ewangelii, to zawsze miałem to pojęcie nie teraz. Ten krok mogę zrobić jutro, mogę go za 2 tygodnie zrobić. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie wszystko wiem, jeszcze muszę to wszystko przebadać.
ten sposób mnie Bóg chronił. A znajomość zagadnień świątynnych w moim przypadku jest olbrzymim błogosławieństwem. Na tyle, na ile znam, bo nie wyobrażajcie sobie, że wszystko wiem. Dużo chciałbym jeszcze wiedzieć. Mam dużo pytań w moich szufladkach z pytaniami w tym aspekcie, ale jedno jest pewne, że świątynia to jest centrum prawdy biblijnej. Tam mamy Ewangelię, tam mamy świętość Boga, tam mamy Jego wieczne prawo, tam mamy rzeczywistość buntu szatana i grzechu, tam mamy kwestię zbawienia z łaski przez wiarę, tam mamy naszego kapłana, tam jest sąd, tam jest milenium, tam jest oczyszczona i odnowiona ziemia. Wszystko jest w świątyni. Popatrzmy wobec tego na świątynię i spróbujmy ją zrozumieć tak, jak ona była przedstawiona w Starym Testamencie. Bo jeśli z tym się zaznajomimy, zobaczycie, jak łatwo będzie nam czytać i rozumieć ósmy rozdział Daniela, który nie należy do łatwych rozdziałów. Na początku ta prawda o powrocie do Boga i znowu tej relacji świętości była przekazywana z ojca na syna, rodzice. Adam, Ewa swoich synów pouczają. Z jednej strony ostrzeżenie przed grzechem, objawienie wielkiej miłości Boga, a z drugiej strony ta dobra nowina. Nie musisz zawsze w tym błocie się czołgać. Możesz się od tego oderwać. Gdy zaistniał Izrael, już jako zorganizowany naród, zbudowano świątynię na wyraźne życzenie Boga. Powiedział, wystawią mi świątynię. Po co? Właśnie, abym zamieszkał z nimi. Jest takie powiedzenie, gdy chcesz kogoś poznać, to z nim musisz zjeść beczkę soli. Gdy w Wilnie miałem wykłady, mówiłem o świątyni, mówiłem o beczce soli też, o społeczności z Bogiem, to później po wykładzie ktoś do mnie podszedł i mówi, a duża ta beczka? Dosłownie to zrozumiał, że trzeba beczkę soli. Być może miał przyjaciół albo osoby, z którymi chciał się przyjaźnić i nie wiedział, czy nerki jego wytrzymają. Ale trzeba być długo razem. Być na dobre i na złe, w różnych okolicznościach. I Bóg właśnie tak przebywał ze swoim narodem na pustyni. Następnie Bóg powiedział, ta świątynia nie będzie wybudowana według waszego pomysłu. Uczynicie ją dokładnie według wzoru przybytku i wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Mojżesz otrzymał dokumentację techniczną z branżówką, ze wszystkim. I według tego miała świątynia być budowana. Bóg wyposażył w specjalne dary niektórych ludzi, niektórych znamy z imienia, Besaliel, Oholiab, do których adres Mojżesz otrzymał od samego Boga. Powiedział, ich zaangażujesz, ich zawołasz. Oni potrafią to zrobić. Mój duch jest w nich. Tak wyglądał plan świątyni. Całe miejsce, cały plac, na którym stała świątynia, był ogrodzony. Później na malowidle zobaczymy, jak to wyglądało. A sama świątynia miała 18 metrów długości, 6 metrów szerokości i 6 metrów wysokości. Pierwsze pomieszczenie miało wymiary 6 na 12. Drugie 6 na 6 w kwadracie i 6 wysoko, sześcian, doskonały sześcian. Później w nowej świątyni przyszłości u Ezechiela widzimy tę wizję i Bóg znowu do tego się odwołuje. Była ukierunkowana
wejściem na wschód z uwagi na istniejące już wtedy kulty ciał niebieskich, szczególnie kult Słońca. Ktoś, kto przychodził, aby służyć Bogu, był fizycznie odwrócony tyłem do kultu Słońca, do kultu ciał stworzonych przez Boga, bo on w świątyni spotykał się ze Stworzycielem, a nie stworzeniem. W miejscu najświętszym był jeden sprzęt tylko. To była skrzynia przymierza albo arka przymierza. Tuż przed zasłoną, która nie sięgała sufitu, stał ołtarz i na nim spalano kadzidło, które było symbolem modlitw. Te modlitwy miały dotrzeć, znowu tutaj widzimy tę symbolikę, dotrzeć aż do Boga, a więc do miejsca najświętszego. Dlatego ta zasłona nie sięgała do sufitu. A Paweł w liście do Hebrajczyków nawet umieszcza ten ołtarz w miejscu najświętszym, bo on do tego miejsca należy. Ale kapłan nie mógł tam codziennie wchodzić. Wobec tego fizycznie był postawiony przed zasłoną. Po lewej stronie był świecznik siedmioramienny. To było jedyne źródło światła w samej świątyni. Poza miejscem najświętszym, szekiną, o czym powiemy sobie jeszcze za chwilę. Po przeciwnej stronie był stół, na którym w dwóch takich stosikach było po 6, w sumie 12 chlebów. Na nich było położone kadzidło. Piękny symbol tego, co jest dla nas wielką lekcją, dla nas, którzy mamy do czynienia ze Słowem Bożym. Te chleby przygotowywali kapłani, lewici. Kapłani je tam kładli, kładli kadzidło i przez cały tydzień w spiekocie pustyni, nie zapomnijmy tego, te chleby leżały tam. Takie placki, takie podpłomyki. Jeden na drugim. Gdy skończył się tydzień, był następny sabat, przynoszono chleby. Co robiono z tymi suchymi, starymi, byśmy powiedzieli? Kapłani je spożywali. Niektórzy nie znoszą czerstwego pieczywa. Ale tu nie o to jeszcze chodzi. To była piękna lekcja. Jeżeli masz chleb żywota i masz, tak jak kapłani i lewici, przekazać go innym, to najpierw przynieś go przed oblicze Boga, połóż na nie kadzidło, a kadzidło wiemy, co oznacza, modlitwy, i w świetle świecznika, pod natchnieniem Ducha Bożego, niech to tam będzie tydzień, a wtedy weź to i spożyj i będziesz miał pokarm dla ludzi. Nieraz chcemy, znaleźliśmy jakiś tekst natychmiast, żeby ktoś mnie nie ubiegł. Już, świeże bułeczki, prosto z pieca. Może i smakują czasem, ale zazwyczaj od tego można dostać kolki. I tak jest w sensie duchowym, dosłownie. Na dziedzińcu, tuż przed świątynią, było naczynie z wodą, gdzie kapłani pełniący służbę w świątyni umywali się, a tutaj był ołtarz, na którym składano przyprowadzone na dziedziniec. Zanim do świątyni wniesiona była krew i nią albo pomazywano pewne sprzęty, albo kropiono, tam składane były te ofiary. Nie będziemy się wgłębiać w szczegóły, bo na to trzeba nam tydzień albo więcej. Kiedyś próbowałem liczyć ilość ofiar składanych, różnorodnych ofiar składanych w świątyni izraelskiej i doliczyłem do 50 kilku i pomyliłem się i powiedziałem, nie, drugi raz nie będę liczył. Wiem, że było ich dużo. Rozmaitość ofiar. A wszystkie wskazywały na to,
czego uczyła świątynia, a przede wszystkim na ofiarę i na służbę kapłańską naszego Zbawiciela. Tak wyglądał dzień. Ciekawe jest, że te zasłony, one miały wysokość, to ogrodzenie miało wysokość około 3 metrów. Ktoś by powiedział, dlaczego? Przecież skoro świątynia miała być centrum, to powinna być widoczna albo na górze odsłonięta, albo na dole, żeby z góry wszyscy ją widzieli. W moim zrozumieniu te zasłony miały taką wysokość, jaką tylko niektórzy może wielkoludowie mogli się legitymować wtedy, ale przeciętni Izraelici nie. Bo świątynia i to, co tam się działo, pojednanie grzesznika z Bogiem, to nie jest teatr, to nie jest dla widzów. To jest bardzo intymne spotkanie. Jeżeli chcesz wiedzieć, co tam się dzieje, to przyprowadź swoją ofiarę i wejdź na dziedziniec i bierz w tym udział. To nie jest dla gapiów. To nie jest dla ludzi, którym ktoś chciałby zaimponować albo którzy chcieliby zaimponować. Widziałem. Nie. U Boga liczy się, przeżyłem to z tobą albo to nie istnieje. A więc pierwsza zasłona w świątyni, pierwsze zasłony, gdy mówimy o świątyni, to była zasłona na dziedziniec. One są podniesione, ale normalnie były opuszczone. Druga zasłona przy wejściu do miejsca świętego, a trzecia zasłona później do między miejscem świętym a miejscem najświętszym. To też, gdy czytamy o zasłonach, albo mówimy o zasłonach, albo przyrównane jest ciało Chrystusa do zasłony, to zastanówmy się dobrze, do której zasłony. My się nad tym razem zastanawiać nie będziemy. Miejsce najświętsze. Tutaj uchylona ta kotara jest między świętym a najświętszym, aby można było zajrzeć. Skrzynia przymierza drewniana, pokryta złotem i przykryta takim wiekiem. To wieko miało specjalną nazwę. Ubłagalnia. Nad ubłagalnią dwie postacie cherubów, a wśród nich objawiała się obecność Boża w postaci świętej szekiny. Niezwykła światłość, która w ciągu dnia była widoczna jako słup obłoku potężny nad obozem izraelskim, a w ciągu dnia jako słup ognia. Nie wiem, czy na pewno tak było, ale wiem, że nie jestem sam, który wyciągnął takie wnioski, może to życzeniowo. Kto był na pustyni, to potrafi to zrozumieć. W ciągu dnia temperatura nie do wytrzymania. Z chwilą, gdy zachodzi słońce, momentalnie temperatura spada do 3-4 stopni Celsjusza. Z 40 w ciągu dnia, 35. 40 lat w takich warunkach. Ci, którzy udają się na pustynię, i jest im gorąco i nie chcą nic ciepłego z sobą zabrać, to żałują, gdy zaszło słońce. Bo jest momentalnie wiatr i momentalnie zimno. I ja wnioskuję, i też spotkałem takich nawet w literaturze biblijnej, którzy to podzielają, że ten słup obłoku chronił ten cały obóz izraelski od spiekoty. A w ciągu nocy to było centralne ogrzewanie dla tego obozu. Nie wiem, to nie jest dogmatyczne, ale Bóg, który powiedział, będę mieszkał z wami, Bóg, który przyszedł później w postaci Jezusa z Nazaretu na ten świat, on wiedział, co znaczy życie na tej ziemi, a Adam i Ewa, gdy mieli opuścić raj,
to Bóg dał im odzienie skórzane przede wszystkim dlatego, bo to był symbol zbawienia, które Bóg dla nich gotuje, ale z drugiej strony warunki atmosferyczne się zmieniły i liście nie wystarczyły. Trzeba było mieć kożuch w tych warunkach poza rajem, poza ogrodem Eden. Bóg troszczy się, tak jak dzisiaj troszczy się, o najdrobniejsze sprawy swoich stworzeń. Czy nie jest cudowny? Wspaniałemu Bogu służymy. Teraz zapraszam was do wejścia do świątyni. Tam, gdzie pójdziemy, wolno było raz w roku wejść najwyższemu kapłanowi. A my przejdziemy przez dziedziniec od wejścia i przez te kolejne pomieszczenia aż do środka. Jest ołtarz, na którym spalane były ofiary bezustannie, to naczynie z wodą, a następnie kapłan już z krwią mógł wejść do miejsca świętego. Stół z chlebami po prawej, po lewej świecznik, stół kadzidlany i miejsce najświętsze. Skrzynia przymierza, a w niej Boży dekalog, Boże prawo. Nad skrzynią, jak wiemy, była ta ubłagalnia, symbol Jezusa Chrystusa, bo grzesznik, nawet ten kapłan, który w imieniu narodu tam wstępował, nie mógłby żywo wyjść z tego miejsca, gdyby nie ubłagalnia. A ubłagalnia to jest nasz Zbawiciel, tak został nazwany. Gdyby nie Jego śmierć, nigdy nie moglibyśmy skonfrontować się z prawem Bożym. Tylko dzięki Jego łasce, która nas oczyszcza, to się może dziać. Jakie były funkcje świątyni w Starym Testamencie? Przede wszystkim był to namiot zgromadzenia, gdzie Bóg spotykał się ze swoim ludem, a szczególnie spotykał się też z Mojżeszem, który był Bożym jak gdyby łącznikiem z tym narodem. Gdy jeszcze przed nadaniem prawa na górze Synaj naród izraelski przygotowywał się na tę uroczystość, to specjalnie polecono mu, aby specjalnych przygotowań dokonał. Kąpiel, zmiana odzieży, w ogóle stronienie od wszystkiego, co by mogło rozpraszać i absolutna koncentracja na świątyni. Góra Syjon, która tutaj wymieniona jest w Psalmie 68, jest symbolem Góry Królewskiej. W Jerozolimie na górze Syjon stał zamek królewski. Dawid tam miał swój zamek, a później inni królowie. Natomiast na górze Moria była świątynia. I z Syjonu Bóg jako król, jako Pan chwały wstępował do tej świątyni na górze Moria. Ale pamiętajmy, jest też rzeczywista góra Syjon, o której w proroctwach czytamy, którą prorocy oglądali. To jest miejsce, gdzie jest prawdziwy tron Boży w niebie. I tam Bóg panuje. Ale tu w tej świątyni Bóg powiedział do Mojżesza: tu będę się z tobą spotykał przy ofierze. To jest podkreślone. Bez ofiary człowiek grzeszny nie może przeżyć spotkania z Bogiem. Pamiętacie, co Izajasz odczuł wtedy, gdy zobaczył chwałę Boga? Powiedział: już zginąłem. I wtedy usłyszał głos: ten anioł, który z ołtarza przyniósł węglik i dotknął twoich warg, on oczyścił cię z wszystkich grzechów. Dlatego żyjesz, będziesz żył i będziesz służył. Było to centrum Bożego objawienia. Chwała Boga
objawiała się na Synaju, a następnie w świątyni. Nie była to tylko jasność spowodowana obecnością Boga, ale była to chwała tej tajemnicy Jego istnienia i tej relacji, którą utrzymuje z człowiekiem. Tajemnica Jego osobowości. Wiązało się to z realizacją planu zbawienia. W liście do Rzymian, w liście do Efezjan o tajemnicy Bożej. Dzisiaj przed południem zresztą wspomnieliśmy też. To było to, czego dokonał Chrystus, gdy przyszedł, opuszczając chwałę bóstwa i stając się człowiekiem, przyjmując ten namiot, to ciało ludzkie. Świecznik był symbolem jasności, która widoczna może być dzięki działalności Ducha Świętego, a również tej bliskości Boga. W teologii nazywa się to immanencją, że Bóg, który jest transcendentny, nieogarniony, zbliża się do człowieka, pokonując wszystkie przeszkody, aby ten człowiek mógł odczuć Jego bliskość i Jego miłość. Było to centrum oddawania czci Bogu. Pośród 150 psalmów, psalmy od 120 do 134, 15 psalmów są zatytułowane jako pieśni pielgrzymek. To były pieśni, które śpiewano, które Izraelici z różnych zakątków Palestyny śpiewali jako pielgrzymi, udając się właśnie na święta do świątyni, udając się do Jerozolimy. Tam przychodzili ze swymi troskami, zmartwieniami, wątpliwościami. Tam spodziewali się Bożej opieki, pocieszenia, na nowo wskazania celu, utwierdzenia sensu życia, bo czasem tracimy poczucie sensu życia. Czy nam się to nie zdarza? W świątyni, przy spotkaniu z Bogiem, to wszystko można odbudować. Tam też przychodzili ze swoimi grzechami. Tam szukali przebaczenia. Tam chcieli być zaliczeni do grona sprawiedliwych, będąc grzesznikami. Ale to tylko dzięki krwi Mesjasza, którego symbolizowały baranki, wróble, gołębice, jakiekolwiek inne zwierzęta przyprowadzali. Tam u Boga znajdowali błogosławieństwo, sprawiedliwość, pokrzepienie, podniesienie na duchu. Gdy Salomon zbudował świątynię, w pierwszej Księdze Królewskiej w 8 rozdziale jest jego cała modlitwa, którą zaniósł do Boga. Zastanawiał się, a świątynia była przepiękna. Czy naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. A co dopiero ten dom, który zbudowałem? Niech twoje oczy będą otwarte nad tym domem nocą i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś, tam będzie imię moje, abyś wysłuchał modlitwy, jaką twój sługa będzie zanosić na tym miejscu. Wtedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie poszczególny człowiek lub cały twój lud izraelski, kto tylko odczuje to w swoim sercu, jako cios i wzniesie swoje dłonie ku temu przybytkowi, ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz i odpuścić i wkroczyć i dać każdemu według wszystkich jego postępków. Ty bowiem znasz jego serce, gdyż ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. Zauważyliście? Salomon zbudował ten dom, ale mówi: Boże, ten dom ma ciebie pomieścić? Nie, ty mieszkasz w niebie. My będziemy się tutaj w tej świątyni modlić. Tam jest święta Szekina, to jest świadectwo twojej obecności, ale ty naprawdę wysłuchaj nas tam w niebie. Tam Salomon modli się również w intencji
ościennych narodów. Tam właśnie padają pierwsze akcenty, że ta świątynia będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Izrael spełni swoją funkcję, będzie misjonarzem. Te narody powiedzą: takiego Boga nigdzie nie ma jak u was. Chcemy do was iść, chcemy mu służyć. Głęboka myśl, wielkość Boga i świadomość, że prawdziwe mieszkanie Boga jest w niebie. To też Mojżesz, gdy budował świątynię, to mu powiedziano: według wzoru, który ci pokażę, zbudujecie, dokładnie będziecie pilnować tego planu i tego, o co prosiłem. Popatrzmy, jaka była świadomość niektórych ludzi, którzy byli blisko Boga w Starym Testamencie. Bo często sam sobie zadaję pytanie i zapewne każdy z nas. Czy Izraelita, który przyprowadzał baranka, a gdy zgrzeszył, to była jego powinność. Przyprowadzał baranka, prowadził go do świątyni, wkładał na jego głowę swoje ręce i tradycja żydowska mówi, że tak mocno naciskał, jak tylko, że ten baran musiał odpierać to. Albo go zgniatał nawet i wtedy wyznawał swoje grzechy. A gdy wyznał swoje grzechy, kapłan podchodził do niego, dawał mu nóż. To nie kapłan zabijał ofiarę za grzech poszczególnego człowieka, to zabijał grzesznik. Ten grzesznik miał wziąć ten nóż i podciąć gardło tego baranka, czasem wyhodowanego w swoim stadzie. Wyobrażasz sobie, jakie to było przeżycie? Ale człowiek przyzwyczaja się do najgorszego. I później już było tak, że wielu ludzi rozumiało: Panie Boże, jeżeli zgrzeszyłem, to należy ci się baranek. Wobec tego, słudzy, jak najwięcej baranków nam potrzeba. Bo musimy się z Bogiem rozliczyć. Jesteśmy kwita? Baranek się należał? Dałem baranka. Zupełne zapomnienie funkcji świątyni, lekcji i tego, czemu ona służyła. Ale byli ludzie, którzy blisko byli Boga. I chwała za to, że nawet w psalmach umieszczali to swoje zrozumienie i te swoje przeżycia. Posłuchajmy niektórych urywków psalmów. Przeczytajmy w zasadzie, bo nic wokalnego, akustycznego tu się dziać nie będzie. Wpatruję się w Ciebie w Twoim przybytku, bo pragnę ujrzeć Twoją moc, pragnę ujrzeć Twoją chwałę. Majestat i blask przed obliczem Jego, moc i wspaniałość w świątyni Jego. Jeszcze jeden może tekst. Boże, święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Ci ludzie to czytali w świątyni. W tej służbie, która tam była sprawozdana ze zrozumieniem, że nie te czynności są zbawcze. To Bóg jest autorem zbawienia i On to zbawienie gwarantuje, ponosząc wszystkie koszty naszych przestępstw, naszych grzechów. Świątynia była też ośrodkiem właściwego poznania Boga i zasady zbawienia grzesznika. Psalmista Asaf napisał ten 73 psalm. Tylko urywki tego psalmu w tej chwili sobie przypomnimy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydawało. Tu posłużyłem się dwoma przekładami.
Dlatego, że one oddają tę samą myśl, ten sam tekst hebrajski, ale Biblia Gdańska jest niewolniczo wierna tekstowi hebrajskiemu, podczas gdy Biblia Warszawska już niektóre rzeczy parafrazuje. Chciałem tego rozumem doścignąć. Niby to samo, prawda? Ale tutaj podkreślono ten wysiłek umysłowy tego człowieka. Ale mi się to trudno zdało. Ażem wszedł do świątnicy Bożej i tum porozumiał dokończenie ich. Czyje dokończenie? Tych bezbożnych, którym się tak bardzo dobrze powodzi. W świątyni. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych, Biblia Warszawska mówi, te tajemnice właśnie w świątyni, w tej symbolice były zamknięte, ale Biblia Gdańska mówi wyraźnie, że chodzi o świątynię. I wtedy ten kres zrozumiał. Co zrozumiał? Że w świątyni można uzyskać prawość i czystość. I warto w tej czystości chodzić z Bogiem w swoim codziennym życiu. Jak tę prawość można uzyskać, będąc grzesznikiem? Chwytając się obietnic Bożych i nadziei na przyjście Mesjasza, który odda swoje życie, ażeby mnie uratować. I wtedy moje życie może okazać się, że w porównaniu z ludźmi, którzy mają szeroką drogę życia, jest mizerne. Mówi, ale gdy przyszedłem do świątyni, to zrozumiałem, że to nie jest tylko codzienne składanie ofiar. Tak się działo przez cały rok, dzień w dzień, od rana do wieczora. A szczególne nasilenie składania ofiar od pątników pojawiało się trzy razy w roku, gdy na szczególne okazje i święta przybywali do Jerozolimy ze swoimi rodzinami. Tam Jezus Chrystus właśnie, gdy mając 12 lat, przybył do świątyni. Patrząc na to wszystko, a to było morze krwi. Historycy powiadają, że w czasach świąt tych paschalnych w świątyni izraelskiej składano ponad 253 tysiące ofiar. To był cykl 7, nawet 8 dni. Ale wyobrażacie sobie, co tam się działo? To była jedna wielka rzeźnia. Ale na tę okrutną rzeczywistość składały się dramaty i tragedie pojedynczych osób, które przynosiły te ofiary. Można było patrzeć na to całościowo i być przerażonym. Albo można było jednostkowo podejść i być zgnębionym pod brzemieniem własnego grzechu i odejść wolnym, odejść uratowanym, odejść zbawionym na mocy obietnicy i przymierza, którą Bóg zawarł ze swoim ludem. Ale Asaf jeszcze coś więcej wiedział, jak każdy Izraelita o tym wiedział. Raz w roku. Służba była inna. Sprawozdanie o wyznanych grzechach przenoszone było poprzez tę krew do miejsca świętego. Kapłani na siebie przejmowali część winy też. To były znowu specjalne procedury, jak to się działo. Ale raz w roku następował Jom Kippur. Dzień oczyszczenia, pojednania, usunięcia całego sprawozdania rocznego. I ci, którzy byli przez Boga oczyszczeni, wybieleni i postawieni na prawej drodze, w którym z tych poszczególnych dni, w tej służbie normalnej, codziennej, i żyli, szli z Bogiem przez życie, w tym dniu Jom Kippur również
doznawali szczególnego wyzwolenia. Wszyscy inni ginęli. I Asaf powiedział: tu w świątyni zrozumiałem, na jakiej śliskiej drodze są. Tu zrozumiałem, jaki jest ich kres i nie chcę tej radości, tego wszystkiego, co przynosi bogactwo i sława. Ja chcę sławę nieść mojemu Bogu za to, czego On dokonał dla mnie. Tak, w Starym Testamencie wielu rozumiało, na początku chyba wszyscy, ale później to były już jednostki, które rozumiały. Prorocy to najbardziej rozumieli, że nie krew kozłów i cielców gładzi grzechy. To, co później wyrażone jest w liście do Hebrajczyków. To Jezus, nasienie niewiasty, przyjdzie i odda swoje życie. Jaka jest rzeczywistość w Nowym Testamencie? Co Nowy Testament mówi o świątyni i znaczeniu jej w służbie, jej służby w tym okresie czasu? Zapewne jesteśmy ciekawi, bo żyjemy w Nowym Testamencie, ale przedtem należy nam się trochę wytchnienia. Co się dzieje z człowiekiem, który przychodzi do Boga i nawiązuje z Nim relację? Albo reaguje na Boże pragnienie takiej relacji w jego życiu? Bo inicjatywa zawsze płynie ze strony Boga. A więc co Nowy Testament ma do powiedzenia na temat służby świątynnej? Gdy Jezus Chrystus przyszedł do Jana nad Jordan, aby w ten sposób rozpocząć swoją służbę mesjańską poprzez chrzest, zanurzenie, gdy Jan go zobaczył, wskazując na Jezusa, powiedział: to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. To nie baranki, które zarzynane były w świątyni. To On jest prawdziwym Zbawicielem. To On zniweluje to rozdarcie, ten przerwany kontakt, zmontuje na nowo, który został przez grzech spowodowany. Gdy Pan Jezus kiedyś rozmawiał z Samarytanką ku zgorszeniu Jego uczniów i wielu chyba ludzi, którzy, gdy się o tym dowiedzieli, mogli mieć pretensje, to w pewnym momencie, a najpierw rozpoczęło się od prostych, zwykłych ludzkich potrzeb, od zaspokojenia pragnienia, a później Chrystus zaproponował, że może jej pragnienia zaspokoić. I gdy zaproponował, aby po ten dar wody życia przyszła ze swoim mężem, wtedy zaczęła się plątać nieco, a później momentalnie zmieniła temat. Zauważyliście, że ludzie, którzy czują, że coś jest nie tak i nie chcieliby o czymś rozmawiać, to zawsze mają głębokie teologiczne pytania, bo chcą o tym rozmawiać? Chrystus poszedł za tym głosem i niewiasta, która mówi: widzę, że jesteś prorok, a prorok to nie ten w pojęciu biblijnym tylko, który przepowiada przyszłość, ale który widzi na wskroś. Przejrzał jej życie, znał ją dokładnie. Widzę, że jest prorok. Udziel mi rady. Są dwie świątynie. Powinna być tylko jedna. Jedna w Jerozolimie, gdzie wy Żydzi się modlicie i składacie ofiary. Druga na górze Garizim, gdzie my, Samarytanie, pełnimy tę służbę. Gdzie należy się modlić? Chrystus wyjaśnia jej to bardzo dokładnie i mówi nawet dlaczego. Bo zbawienie pochodzi od Żydów i Zbawiciel przychodzi z tego narodu. Jest Zbawicielem wszystkich narodów, ale lekcja poglądowa na temat tego zbawienia była w świątyni jerozolimskiej. Ale następnie Chrystus wypowiada słowa, o których
nawet jego uczniowie nie wiedzieli. Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy mu by tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. A więc ani na tej górze, ani w Jerozolimie. To jest nowa epoka, nowa era. To było cieniem rzeczywistości. Teraz rzeczywistość następuje. Nie baranki, nie ten pątnik, który przychodzi, wyznaje grzechy, a kapłan już trzyma misę, aby odebrać krew. Drugi ma gotowy nóż, aby podać mu i drugą misę napełni, z którą będą wykonywane różne czynności. Mówi, rzeczywiście to jest Zbawiciel. To jest ten, który umrze na wzgórzu Golgoty. W liście do Hebrajczyków mamy cały szereg takich tekstów, które wyjaśniają, klaryfikują Żydom znaczenie świątyni ziemskiej i innej świątyni. Gdy te słowa były pisane, świątynia w Jerozolimie jeszcze stała. W tej świątyni nadal składano ofiary. To nic, że w chwili śmierci Chrystusa rozdarła się zasłona. Zasłonę można scerować. Zasłonę można wymienić. Nową zawiesić i pełnić dalej służbę. Przez 40 lat od śmierci Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej nadal zabijano baranki. Nadal składano ofiary, które składano przez cały okres od świątyni, którą Mojżesz zbudował na pustyni. I Paweł tłumaczy tutaj, jest bardzo odważne, bo świątynia jeszcze istnieje. I Paweł mówi, oni, czyli kapłani, służą w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który został ci ukazany na górze. Mówi, to nie jest rzeczywista świątynia, piękna. Ale przyszła pora, aby Bóg zaczął i Bóg rzeczywiście rozpoczął realizację tego zbawienia na mocy ofiary krwi Jezusa Chrystusa, tak jak w świątyni ziemskiej na mocy ofiary ustawicznej, porannej i wieczornej wszystkie inne ofiary mogły być składane. A więc świątynia ziemska i niebieska. Czym się różnią, a czym do siebie są podobne? Różnią się na pewno budulcem. Bo ziemska była zbudowana z kamieni, ze złota, z drogocennych materiałów. Niebieska? Czytaliście gdzieś, z czego jest zbudowana? A że jest zbudowana, czytaliśmy? Tak. Nie wiemy z czego, ale jedno jest zastrzeżone. Nie z tego, z czego zbudowana była ziemska. Nie z materiału z tego świata pochodzącego. A jakie są podobieństwa? Służba. Tutaj kapłanów i tam najwyższego kapłana. Tutaj służba codzienna, doprowadzająca do Jom Kippur. I tam służba ustawiczna, doprowadzająca do Sądu Bożego, do tego pozafiguratywnego Jom Kippur, dnia pojednania część i oczyszczenia i sądu. A więc ogólny zarys funkcji. Tu są absolutne podobieństwa i zbieżność. W świątyni ziemskiej były odniesienia do realizacji planu zbawienia.
W niebie jest realizacja tego planu zbawienia i stamtąd Bóg przebacza grzechy. Zresztą tak samo było w Starym Testamencie. A że grzeszymy i że potrzebujemy przebaczenia, żyjąc w Nowym Testamencie, Paweł nam przypomniał w liście do Rzymian. Ten tekst jest nam bardzo dobrze znany. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. A przecież tęsknimy za ojczyzną zbawionych, za domem Ojca. Co z naszymi grzechami? Właśnie Bóg je przebaczył. Bóg przebaczył i te, które wcześniej były popełnione, i te, które popełnią ludzie, którzy się jeszcze nie narodzili, tak jak my. I Bóg, wiedząc, że się narodzi grzesznik, taki jak Kosowski, nie zablokował jego urodzenia, ale wziął na siebie tę moją winę i twoją winę też. Bo on jedynie jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który wierzy w Jezusa. Na początku był czytany tekst bardzo ciekawy. A Jezus, osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Tu jest kolejna różnica. Tu byli kapłanie i tam był kapłan. Według Biblii istniały tylko dwa systemy, dwa obrządki czy dwie formy kapłaństwa. Kapłaństwo lewickie, mówimy o czasie, gdy już świątynia istniała i naród, bo wcześniej to patriarcha rodu był kapłanem rodziny. Ale tutaj to są lewici z plemienia Lewiego, ale z tego plemienia Lewiego wybrany jest jeden dom, jedna rodzina, jeden ród Aarona i to będą kapłani. Jeżeli ktoś nawet jest lewitą, ale nie jest z domu Aarona, nigdy kapłanem być nie może, nie ma kwalifikacji. Chrystus, Paweł w liście do Hebrajczyków napisał, też nie mógł być kapłanem według porządku Lewiego, bo urodził się w plemieniu Judy, zupełnie w innym pokoleniu. Dlatego nie mógł być kapłanem. I staje się kapłanem, jak czytaliśmy tutaj, przez Boga, gdybyśmy cały kontekst tego rozdziału czytali, to na mocy przysięgi, którą Bóg składa, staje się kapłanem według porządku Melchizedeka. Melchizedek był kapłanem, gdy o Lewim jeszcze nikt nie wiedział, że będzie istniał na tej ziemi. Kim był ten Melchizedek? Był kapłanem Boga Najwyższego i był królem Salemu, królem pokoju, królem Jerozolimy, jak tłumaczy to później apostoł, które było miastem pokoju. Miało być, ono nigdy nie było i nie jest miastem pokoju. A więc tam w niebie nie lewita służy, tylko ten, kto jest bez ojca, bez matki, bez początku dni, bez końca żywota, który jest i królem, i kapłanem. Niesamowite. Popatrzmy, o wiele większą godność piastuje Jezus Chrystus tam w niebieskiej świątyni. Niektórzy ludzie pytają, a kapłaństwo, które istnieje dzisiaj, według jakiego porządku jest? Ani według Lewiego, ani Melchizedeka. A Biblia zna tylko te dwa. A więc jakiekolwiek ono jest, jakiekolwiek ma pochodzenie, to nie jest to biblijne kapłaństwo. Nie jest to kapłaństwo, które Bóg powołał do istnienia. Główną rzeczą w tym, co mówimy, jest to, napisał autor listu do Hebrajczyków, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy majestatu w niebie jako sługa świątyni
i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. To jest bardzo ważne. Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Kapłan, który jest ofiarą. Jest królem, jest kapłanem i jest ofiarą. Wszystko zamyka się w nim. Wszystko na nim się skupia. To jest oczywiste. To nie krew zwierząt. Jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To nie jest coś, co wymaga odnawiania, powtarzania, jak to w chrześcijaństwie obecnie zostało przyjęte. Obecnie. Już od drugiego, trzeciego wieku naszej ery już początki były tych tendencji, a później to się coraz bardziej utrwalało i ewoluowało aż do stanu, w jakim to jest tutaj. Paweł wraca znowu do służby, która tam była odprawowana w świątyni jerozolimskiej. Mówi, każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które mogą zgładzić tylko niektóre grzechy. Prawda? Znowu nie. To jak? W ogóle grzechów zgładzić nie mogą. I zwróćmy uwagę, kapłani zawsze w świątyni sprawowali służbę Bożą. A teraz, gdy ta służba już jest nieważna, to Paweł pisze, oni teraz swoją służbę sprawują. I wielu kapłanów na tej kuli ziemskiej sprawuje swoją służbę, bo to nie jest Boża służba. Bożą służbę sprawuje kapłan według porządku Melchizedeka, który jest królem, kapłanem i który życie swoje oddał za zbawienie każdego człowieka. Bo gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy przez niego są uświęceni. Jakie to cudowne. Jak to koi. Jak to uspokaja. Chrystus pokazał, jak to funkcjonuje i dla kogo odda życie, bo ten obraz ilustruje nam scenę jeszcze sprzed ukrzyżowania. Przyprowadzono cudzołożną kobietę. Błąd był w sztuce, bo powinni przyprowadzić parę cudzołożną, a nie kobietę. Tak Mojżesz pisał. Przyprowadzili i domagali się osądu Jezusa Chrystusa. A Chrystus im przypomniał, że pierwszy, kto rzuci kamień, a później następni mogą rzucić, ale wykręci po prostu albo pociągnie za ten spust tego granatu, który rozerwie tę kobietę, która ją zniszczy, to będzie ktoś, kto jest bez winy. I mówi, kto jest bez winy, niech rzuci pierwszy kamień. Schyla się i coś pisze na posadzce. Jak palcem na posadzce można pisać. Trzeba sobie przypomnieć, że to było na wschodzie, gdzie piaski wędrowały i ciągle było i kurzu, i piasku na tych posadzkach dużo. To nie były froterowane posadzki. I nikt się nie dowie, co pisał Jezus Chrystus dokładnie. Jedno wiemy, że każdy, kto spojrzał na to i chciał zobaczyć, co pisze, to odwracał się napięcie i uciekał. Nie trudno się domyślić, że każdy znajdywał tam swoją winę, swój grzech. Ale Chrystus jest tak delikatny,
tak subtelny nawet w traktowaniu grzesznika, że nie ogłasza wszem wobec i każdemu z osobna grzechów innych ludzi. On pisze bezimiennie, a ty się odezwiesz, gdy w stół uderzą, a jesteś tymi nożycami leżącymi na nim. I odzywali się, i reagowali. Problem jednak nie był rozwiązany, bo pozostawał tam z tą kobietą jeden, który nie popełnił żadnego grzechu. I on miał prawo rzucić kamień. On miał prawo ją ukamienować. Ale jej powiedział, nie, ja cię nie potępiam. Wstań, idź, rozpocznij nowe życie. I gdy Chrystus do czegoś takiego cię zaprasza, to On da ci moc, abyś mógł, abyś mogła to uczynić. To może być cokolwiek. To może być plotka, która niszczy może bardziej nieraz jak cudzołóstwo. To może być nauk, jakikolwiek nauk, już porzucony, ale do którego może chcesz wrócić. Ci, którzy go przyjęli, napisał apostoł Jan, a wiedział, co pisze, bo był synem gromu, a Chrystus uczynił z niego ucznia miłości. Powiedział, tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby stali się synami Bożymi. To greckie słowo moc, tłumaczone jako moc, słowo greckie exousia, oznacza moc z równoczesnym zagwarantowaniem prawa, albo prawo z równoczesnym zagwarantowaniem mocy do uczynienia tego, do czego On cię powołuje. To jest cudowne. To nie jest na zasadzie łatwo ci powiedzieć. On, gdy mówi, bierze na siebie cały ciężar odpowiedzialności przy realizacji tego. Nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Nim. Nie ma innego imienia pod niebem, danego ludziom. Ileż to ludzie, my nieraz imiona tych świętych w kalendarzu nam się nie mieszczą. Te zdzieralne takie kalendarze, jak na nie popatrzycie, to tam jest po 4, 5, 6 imion nawet tych patronów, tych świętych. Zresztą w tej chwili to już wszyscy, których imiona można wymówić, to już się je wpisuje w kalendarz. Nie ma ani jednego, które skutecznie mogłoby ci pomóc pozbyciu się grzechu. Według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, napisał Paweł, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Jest więc rzeczą konieczną, aby, i teraz uważajmy bardzo, aby odbicia rzeczy niebieskich, o czym pisze tutaj, odbicia rzeczy niebieskich, co to było? Świątynia ziemska. Były oczyszczane tymi sposobami, jakimi 10 dnia miesiąca Tiszri składano normalne ofiary z baranków, poranną, a później wieczorną ofiarę. Składał kapłan ofiarę za siebie, ofiar za lud, ale były składane też szczególne ofiary. Kozły dwa, jeden z nich brał na siebie tę winę ludu i umierał, był zabijany, a na drugiego wkładano tę winę i wypędzano go z obozu izraelskiego. Jaka piękna ilustracja tego, czego dokonuje Chrystus w życiu każdego człowieka, ale w sensie globalnym i w czasie eschatologicznym. Uprzątnie z tego Azazela cały wszechświat. Myśmy o tym mówili dzisiaj rano, mówiąc o sądzie. To jest ta doroczna służba w Jom Kippur. Te rzeczy, które są odbiciem niebieskich, są oczyszczone tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niż te. I tu jest tylko ta jedna ofiara, ofiara Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. A więc popatrzmy, gdyby nie to centrum prawdy Bożej, świątynia, to całe koło nie istnieje, nie funkcjonuje. Świątynia jest piastą tego koła. To stamtąd
wynikała nauka o Bożej miłości i stamtąd przeprowadzone zostało od symbolu do rzeczywistości to, co składa się na nasze zbawienie. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak i my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Chrystus jest dostępny na co dzień każdemu z nas. On jest właśnie tym, który zdecydował się złożyć w ofierze swoje bóstwo, złożyć w ofierze chwałę aniołów, miejsce pobytu we wszechświecie, związać się ciałem ludzkim i ograniczyć do jednego z najmniejszych terenów na kuli ziemskiej, aby tam dokonać zbawienia i aby stamtąd Ewangelia o zbawieniu była rozszerzana. Jestem przekonany, że diabłu bardzo się nie podoba kwestia świątyni i tych praw. Jeżeli wytrąci świątynię z planu zbawienia, z naszego pojmowania Boga, Jego miłości, to wtedy stajemy się Jego łatwym łupem. Dlatego nie dziwmy się, nie należy się dziwić, że w 8 rozdziale Księgi Daniela proroka diabeł przypuszcza taki frontalny atak na świątynię, a nawet na księcia świątyni, na tego najwyższego kapłana. O tym będziemy mówili już za miesiąc. Zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj jeszcze raz data i godzina. Jeżeli Bóg da nam zdrowie, życie i łaskę swoją, 19 maja o godzinie 11 będziemy zajmowali się tym zagadnieniem ataku na Boga i na Jego świątynię. Już wiemy dlaczego. Zobaczymy jak i zobaczymy do czego to wszystko prowadzi. Zadanie domowe. Rozdział 8, 9, a nawet 10 Księgi proroka Daniela to jest nasza lektura na ten miesiąc, który jest przed nami. To są fascynujące zagadnienia, które tam się zamykają w tych rozdziałach. Nie wspomnę o czerwcowych spotkaniach, gdzie wejdziemy do końca w rozdział 10 i w rozdział 11 i 12. Niech Bóg ma nas w swojej opiece i poprosimy Go teraz w modlitwie, aby tak właśnie być mogło. Nasz Stwórco i Boże, chcemy Ci podziękować za to, że w ten weekend mogliśmy się czterokrotnie spotkać, aby znowu rozważać zagadnienia, które wynikają z Księgi Daniela i które tam zostały zapisane. Dopomóż nam je rozumieć. Dopomóż nam według nich żyć. Dopomóż, abyśmy to, cośmy sobie powtórzyli, podkreślili i przypomnieli, że mamy najwyższego kapłana, do którego w każdej sprawie, z każdym grzechem, z każdą niemocą, z każdym problemem możemy przyjść. I że gdy Ty, drogi Jezu, zbawiasz, zbawiasz na podstawie ofiary, którą raz złożyłeś i nie trzeba jej powtarzać, dlatego że jest wystarczająca, jest pełna. Jest to akt zbawienny dla każdego człowieka od wszystkich jego win. Przyjmij nas i prowadź nas i błogosław w tym miesiącu, który nas dzieli
przed kolejną serią spotkań. Bądź z nami w pracy, w nauce, w domu, w rodzinie, w małżeństwach. Bądź z nami w posłudze chrześcijańskiej, gdy będziemy dzielić się z innymi ludźmi tą radosną nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Bądź uwielbiony, drogi Boże, naszym życiem. To jest możliwe dzięki Chrystusowi i dziękujemy Ci za to, że możemy mieć w tym udział. Amen.